Witajcie bracia kochani, dzisiaj jest piątek, trzeci tydzień Wielkiego Postu. Chciałbym zaprosić Was w tym dniu, z tego miejsca, to jest wieża nasza seminaryjna, abyśmy choć przez moment wznieśli nasze oczy i popatrzyli na sytuację dzisiejszego świata tak, jak ją widzi Pan Bóg. Mam nadzieję, że te pejzaże, które widzimy tak ładne z tego miejsca, pomogą nam na chwilkę wyjść z naszego mieszkania, z naszych czterech ścian. Wielu z Was zapewne siedzi już od kilku dni w domu. Z naszego małego świadka, też z problemów, i popatrzyli na sytuację świata oczyma Boga. I pomogą nam w tym dzisiejsze czytania. Jeśli zaglądniecie do czytań z dzisiejszego dnia, które proponuje nam Kościół, pierwsze czytanie jest proroka Ozeasza. I sam Bóg zwraca się do swojego narodu i mówi: Izraelu, nawróć się do Twojego Boga, bo potknęłeś się z powodu własnego grzechu. Nie szukaj pomocy w Asyrii, nie szukaj pomocy w Twoich koniach, ani nie nazywaj Bogiem dzieła rąk Twoich. I zaraz kontynuuje mówiąc: ale ja przyciągnę Cię do siebie swoją miłością, mimo że Ty na to nie zasługujesz. To jest, bracia, wizja Pana Boga. Pan Bóg nadal krzyczy do swojego narodu: ja chcę być z Tobą, ja chcę napełnić Cię swoją miłością, chcę dać Tobie życie prawdziwe. Dlatego ta sytuacja z koronawirusem pomaga nam zrozumieć wiele spraw głębszych. Ja chciałbym mówić Wam, bracia, dzisiaj o prawdziwym wirusie, o wiele bardziej niebezpiecznym niż koronawirus. I to jest wirus, który wkrada się do naszego serca i powoli niszczy w nas życie Boga. Tą jedność, tą miłość, którą Bóg dla nas zaprojektował, wymyślił, powoli umiera, nie? I jakie są oznaki tego wirusa? Jak możemy odkryć, czy mamy tego wirusa, czy jak możemy zabezpieczyć się przed tym wirusem? I jakie objawy daje w nas ten prawdziwy wirus? Pomoże nam w tym sytuacja dzisiejszego świata. Wszyscy znamy na pamięć już objawy koronawirusa, nie? Codziennie przez telewizję powtarzają, że to są trzy objawy przede wszystkim. Pierwsze to suchy kaszel, na przykład taki, ale drugie to gorączka wysoka, i trzecie to poczucie, że się duszę. Więc te same oznaki możemy odkryć, kiedy wchodzi w nas wirus serca. Pierwsze to jest kaszel. Wiemy wszyscy, że kaszel jest produkowany, kiedy różne substancje przyklejają się do naszych dróg oddechowych i nasze ciało chce je wyrzucić. Też możemy wtedy zarazić innych, nie? Dlatego budzi się ta reakcja i kaszlemy. Nie? W sensie duchowym, biblijnym, jaki to kaszel napada nas, kiedy wirus zapełnia nasze serce? Szemranie. Pierwszy grzech, w który wpada Izrael, to szemranie. Zaczynamy... Wszystko nas brzydzi. Jesteśmy niezadowoleni. Co chwilę wypluwamy z nas substancje, te toksyny, i możemy zarazić wiele innych osób, nie? I skąd pochodzi szemranie? Kiedy nasze serce przyklejają, do naszego serca przykleja się wiele innych substancji, kiedy przyklejamy się do idoli. Dlatego Pan Bóg jest tak czujny ze swoim narodem i wzywa zawsze, aby odejść od idoli. Nie dają one Tobie życia, nie? Twoje serce nie jest stworzone, aby szukać życia w rzeczach tego świata. Druga objawa to gorączka. Wszyscy wiemy, że jak ma się gorączkę, to nie ma, jesteśmy w stanie robić nic. Jedyne, co chcemy, to wejść do łóżka, położyć się, zasnąć i zapomnieć o wszystkich. Nie jesteśmy w stanie wysłuchać drugiej osoby, nie jesteśmy w stanie zauważyć, czy cierpi, czy nie. I ta objawa jaka jest w sensie biblijnym, duchowym? Grzech. Grzech w sensie szerokim. Że kiedy wchodzi w nas ten wirus, demon zajmuje nasze serce, naszą postawą życiową jest grzech. Nie mam możliwości kochać innego. Nie jestem w stanie myśleć o innym, co mu nie tak, co z nim nie tak, jakie jest jego cierpienie. Nie jestem w stanie wysłuchać go. Jedyne, co myślę, to wejść do łóżka. Znajść, jakby schować się pod ciepłą kołderką, w różnych sensie, szukać satysfakcji w różnych sprawach. I to jest druga objawa tego wirusa, który napada dzisiaj ludzi i niszczy życie w nas. I trzecia objawa to jest brak powietrza. Czuję, że się duszę, że umieram, że brakuje mi powietrza. W sensie duchowym i też naszym, dzisiejszym, jaka ta objawa jaka jest? Strach.
napełnia się nasze życie strachem. Czuję, że umieram, że moje, szczególnie w tej sytuacji, jaką przeżywamy, ale na co dzień, nie, czuję, że nie, że moje życie ucieka. I to są te trzy objawy, które pomagają nam odkryć tego wirusa serca. Szemranie, grzech i strach. To są trzy narzędzia, które demon używa, aby odłączyć nas od tego życia prawdziwego, od szczęścia, od życia miłością, do którego powołał nas Pan. Ale odwagi, bracia, lekarstwo na tego wirusa istnieje. Dzisiaj sam Jezus Chrystus w Ewangelii, który jest naszym lekarzem, mówi nam: będziesz kochał Pana Boga Twego z całego Twojego serca, całym Twym umysłem, ze wszystkich Twoich sił, a bliźniego Twego jak siebie samego. On sam dał nam to słowo, zrealizował je na krzyżu, kochając Boga całym umysłem, pozwalając, żeby korona cierniowa została nałożona na Jego głowę ze wszystkich Jego sił, pozwalając, żeby ręce Jego zostały rozłożone na krzyżu z całego swego serca, pozwalając, aby dzida przebiła Jego bok. I Jego Duch, Duch Jezusa Chrystusa przychodzi dzisiaj do Twojego domu, do Ciebie w ten Wielki Piątek, w ten Piątek Wielkiego Postu, aby dać Tobie tego samego Ducha. Zapraszam Cię do wzięcia tego lekarstwa. Post, modlitwa i jałmużna. Oddajmy Bogu nasze życie. Dajmy kopniaka szatanowi. Niech to lekarstwo, które daje nam Kościół, pomaga nam rozwiać oszustwo, rozwiać te wirusy i dzisiaj włożyć nasze życie w ręce Boga. Odwagi. Niech Pan Was błogosławi w tym dniu w Waszych domach.